Ja nie wiem, w którym momencie moglibyśmy wejść, żeby to było jakoś tak w miarę przyjemnie. Tutaj piesek bardzo blisko niebezpiecznie nas chodzi. Oho. Pies złapał trop. Szkoda tylko, że nasz. Jest. Dobra, złapiemy się krawędzi i sobie pomaszerujemy w prawo do drugiej wieży. Bo tutaj jesteśmy na środku i tutaj może nas po prostu każdy widzieć. I bardzo blisko jesteśmy... Bardzo blisko jesteśmy psów. I bardzo blisko jesteśmy tamtego pana snajpera. Także myślę, że jak wejdziemy sobie tutaj, gdzie nie chodzą strażnicy, to będzie ok. Mam przynajmniej taką cichą nadzieję. Od razu sobie sprzątniemy przy okazji tamtego pana. Za przyzwoleniem. Jak myślicie, pies złapie mój trop? Oho. Oho. Patrzy na mnie. Dobra. Druga kolejność po snajperze. Rozwalimy wszystkie psy. Przepraszam bardzo, ale tak to już niestety bywa. One mi bardzo zawadzają. Jak mamy teraz opcję, jak znaleźliśmy opcję przytrzymywania wskaźnika snajperki, to jak najbardziej będzie, powinna to być półka z masłem. Już sobie piesek poszedł, ja sobie nawet wstanę. Proszę bardzo. Powiem wam, że może przy okazji zabijemy sobie drugiego pieska. Też nie, ten drugi piesek to niestety... kryje się nam tam za... Kryje się nam za... Za ogrodzeniem. Chyba, że sobie przejdziemy bliżej. Aj! Odwrócił się nagle. Nie biegaj tak, kundlu głupi. Jest. Headshot! Biegniemy tutaj. Bo zaraz tamten pan... Nie widzi swojego kumpla? No fajny, fajny koleżka. No i co teraz? Najprawdopodobniej włączył się alarm, bo reflektor najechał na ciało. Chyba tak. Ale ja oczywiście mam jakiś bug. Tak to nazwę, po fachowemu. Mam jakiś bóg, który... po prostu nie pokazuje promieni świetlnych. Nie pokazuje promieni światła, jakie rzuca ten reflektor. Dlatego teczuszka ma coś dla nas. Uwaga. Aha, kotwórtki. O, chyba nawet przed chwilą właśnie zwróciłem uwagę, że bardzo podniósł się wskaźnik, że tak powiem, ukrycia. No najprawdopodobniej na nas najechał, reflektor. O kurde. Tam jeszcze jeden chodzi. Nie dość, że snajperzy, to jeszcze kurde Alicja w Krainie Czarów, czy coś. Harry Potter. Jak w turnieju trójmagicznym.
Punkt, ale mamy wykrycie. Ajajaj. Co to tak... Co to tak strasznie... Aj. Straszne wykrycie. Czemu tu jest tak jasno? O, właśnie. Jest... Jest troszeczkę lepiej. Dobra. Reflektor może sobie na nas tam... Gwiżdżę na niego, że tak powiem. Nie mam zamiaru się chować przed reflektorem, jak nikogo nie ma na wieży strzelniczej. O, teczka. Coś ciekawego? Dobra, idziemy sobie przez taki mały... Idziemy sobie przez taki mały... labiryncik. Co ciekawego możemy tutaj znaleźć? Jak na razie same trupy. Jak na razie same trupy tutaj widzę. I dobrze, bo ja lubię trupy. Znaczy... No, bez przesady, że lubię trupy. Po prostu wolę martwych ochroniarzy niż ochroniarzy. No pięknie. Łańcuch z kłódką. Łańcuch z kłódką jest B. Nie możemy tam wejść. Coś czuję, że jak nie możemy tam wejść, to gra nam utrudniła sprawę i musimy przejść, gdzie jest dużo ochroniarzy. Chociaż... Zobaczymy, jak się sprawa ma tutaj za rogiem. Pięknie. Full oświetlenia. Przepraszam, chyba dmuchnąłem w mikrofon. Full oświetlenia. I są jacyś panowie na straży? Panowie strażnikowie? Ożesz ty. Jest. Wywołałem wilka z lasu. Mhm. I on sobie tak chodzi, rozumiem. Jak masz widoczność tutaj, z tej strony? Słabą, więc poczekamy na ciebie jeszcze raz. Poczekamy sobie, bo mamy wspaniałą opcję zatrzymywania wskaźnika. Jak mi przykro stracić życie na służbie. Ale jeszcze trzeba właśnie, muszę sprawdzić, czy nie ma nikogo na tamtej wieżyczce. Najlepiej to iść wzdłuż płotu. Patrzcie, jakie mamy małe oświetlenie. Właśnie wzdłuż płotu. Dobra, ściągniemy sobie noktowizję, bo strasznie jasno. Jaki tam mieliśmy kod? 2126. Użyj panelu. 2126. Access granted. Jest tu ktoś? Nie ma nikogo. Aha, mogliśmy jeszcze tamtędy iść. Chociaż nie wiem, czy tamtędy byśmy doszli. Dobra, powolutku. O! No, aż się zlęknąłem. Tu mamy jakieś światło. Ćma, albo motyl. Chyba ćma, bo to wieczór. O, tędy sobie pójdziemy. Proszę bardzo. Otwieramy. Fuj, pajęczyna. Ciekawe, czy zawiśnie mi na twarzy. No, tylko że się nie przykleja. Jej, zimno tu jak w pupiu. Gdzie ja wlazłem? Aha. Rozumiem. Nie, nie zapalamy światła. Czemu mamy taką brzydką muzyczkę, jakby ktoś nas widział? Apteczka jak najbardziej jest potrzebna, chociaż nie w tym momencie. I sobie powolutku zobaczymy, jak oświetlenie. Oświetlenie jest wspaniałe. Jest, jest, jest. Co my tam mamy? Tam mamy z kolei duże oświetlenie.
nadzieję, że to nic nie zmieni. Następna apteczka. Czyżby czekało nas spore, że tak się wyrażę, nawalanie? Są tu jacyś panowie? Oj! Gdzie znowu? Dobra, jakbyście chcieli nie wszczynać alarmów co chwilę, to polecam. Co zrobić? Polecam je pochować po prostu. No i co tutaj jest teraz? Że niby takie teraz lasery. Bajery lasery. No dobra, no to ten nie przejdziemy, bo... cały czas jest... Wiecie co? Ja tutaj czuję podstęp, bo to nie... byłoby za proste, jakbyśmy mogli sobie przejść środkiem. Także pozwolicie, że sobie zapiszę. Na 14. Zapis. Zapis. Tak, na 14. Klik. Tak. Jak na razie to ja nie widzę zbytniego problemu. Nie. A, bo dobra, przejdziemy sobie pod tym. Spróbuj jeszcze niżej! Spróbuj jeszcze niżej! Ja nie wiem, w które drzwi mam wejść, czy w te, czy w tamte. Ups! Co to się zapaliło nagle światło? Czy mi się zdawało? Dobrze sobie nie poszliśmy w tamtą stronę, bo stamtąd wyszli panowie! Powiem wam, że ja ich nie lubię. O kurde, czterech ich jest. Ajajajajaj. Jeden idzie centralnie w moją stronę. Idź sobie. No. A kysz. No. Zamierzacie sobie gdzieś iść dalej, czy nie tak, tylko będziecie chodzić w kółko? Jak ja bym go zestrzelił? Oho! Dwóch. Jeden obok drugiego. Trup. Wam mówiłem, że lubię trupy. A gdzie jest pozostała dwójka naszych wspaniałych agentów? Ops! Idzie. No co ty nie powiesz, stary? One of us. Znalazłeś tylko jedno ciało? Słaby jesteś jak... Ktoś kiedyś powiedział, że być słabym jak dupa węża. Nie wiem, co to ma do rzeczy. Do węża i do dupy węża. Być słabym jak dupa węża. No głupie jak 150. Aha, jeszcze jeden pan. O, widziałem cię. Schowałeś się gdzieś za kolumną. Przed samym Fisherem się nie ukryjesz. Gdzie żeś polazł? Nie lubię mieć nikogo za plecami. Chodź, sprawdź, jak się koledzy mają. O, co za baran. Gdzie jesteś? Patrzcie, nie ruszy się. No. Co, wrócił z powrotem tam do tych drzwi? Tej komórki? Czegokolwiek?